Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wszyscy wiedzą o tej sytuacji Joe Bidena i z korupcją, z jego synem Hunterem, miliony z Chińczykami. No ale jego kabinet, jego rząd, który on zwołuje, no to są komunistyczne świnie przy korycie. To jest to, co się dzieje, to po prostu jest nieprawdopodobne. To są takie Millery, to są te kwaśniewskie Millery. To jest po prostu takie obrotowe drzwi, chodzą naokoło. Idą do rządu, idą prywatnie, idą do rządu, idą prywatnie. Jedna wielka sitwa. No jest szansa, że Biden będzie prezydentem. Prezydent Trump walczy o to, żeby jednak uczciwie przeliczyć się wszystkie głosy, żeby udowodnić, co się dzieje 6 stycznia będą jakieś te liczenia, no zobaczymy, co się będzie działo, no ale sekretarz, minister skarbu Janet Yellen, no to nie jest niezły typ. Ona zebrała 7 milionów dolarów za swoje te przemowy w najróżniejszych biznesach, w kompaniach technicznych czy w bankach na Wall Street. No i ona przemawiała tam i te banki i te firmy będą miały oko na to, co ona teraz robi. Także Biden wziął kobietę, która w zasadzie jest po uszy wciągnięta w, no można powiedzieć, jest konflikt interesów. Ona zarobiła też między innymi 910 tysięcy z banku Citibank za 9 takich swoich przemów. No to jest 100 tysięcy za każdą przemowę. No po co ona 9 razy to robiła? No to jest takie rozliczenie, tak jak handlarze narkotyków wiedzą, że oni muszą przesłać 9999 dolarów i 99 centów, dlatego że komputer patrzy na wszystko powyżej 10 tysięcy, no to oni jej dają 99 tysięcy za każde takie przemówienie, żeby nie było 100 tysięcy. No jest to makabra. Doradzała na te wszystkie wielkie techniczne. No ale nie tylko ona. W nowym roku oni musieli, znaczy trzech nominowanych czy wybranych przez Bidena, sekretarz stanu Antony Blinken, no jemu zapłacili zapłaciły różne firmy ponad 1,5 miliona dolarów za konsultacje, które on za konsultację w firmie, którą on stworzył. On stworzył West Exec Advisors. No i on doradzał najróżniejszym korporacjom. Myślicie, jakim korporacjom? Między innymi Facebookowi, między innymi Boeing, między innymi Blackstone, to firma inwestycyjna, Lazard, też firma inwestycyjna. Także to wszystko stara sitwa. Wybór Bidena na szefa wywiadu narodowego, Avril Haines, no to miał zapłacone 180 tysięcy za konsultacje do firmy Palantir. Palantir, no to jest taka firma, która ona tam sprawdza najróżniejsze dane na internecie, no i ma dostęp do kamer śledczych i najróżniejsze usługi, no i oni sprzedawali te informacje dla Urzędu Emigracyjnego Amerykańskiego, no i również Urzędu Celnego. No liberałowie wścieku dostali, no ale to jest właśnie Avril Haines, będzie ministrem, a po prostu jest niezłym prywaciarzem, który no sprzedaje wszystko na lewo i prawo, co może być. No oni musieli dać te oświadczenia, ale Yellen, Blinken i Haines w zasadzie podpisali
podpisali takie oświadczenia i zobowiązania, że nie będą zaangażowani, że wszystkie te w ciągu roku z jakimikolwiek kompaniami byli zaangażowani, no to oni odcinają się od tego kompletnie. No, jeżeli dostaną zgodę, oficjalną zgodę z komisji etycznej, no to będą mogli prowadzić. No to straszne. Ta trójka, to widoczny jest konflikt interesów, szczególnie że na razie to tylko jest rok, a Biden przypuszczalnie on przeciągnie to do 2 lat, no bo tak to robił właśnie Obama. Obama też coś takiego miał. Jeleń i Blinken, oni powiedzieli, że w zasadzie posprzedają te wszystkie dobra, które mają, między innymi akcje. Jeleń powiedział, że sprzeda swoje akcje z AT&T, sprzeda akcje z ConocoPhillips, z Dow Jones, z Pfizera i z Raytheona. Blinken powiedział, że on się pozbędzie tego West Exec Advisors, z tych firm, które inwestycyjnych, które one współpracowały właśnie z nim. No, Blinken powiedział, że on sprzeda te wszystkie akcje, które wartość jest mniej więcej od 1,5 do 6 milionów. No to jest niezła kasa, To było strasznie dużo tych najróżniejszych korporacyjnych klientów, którzy będą starali się upiec pieczeń przy tym ogniu państwowym. Cała ta grupa, cały ten nowy kabinet ministerialny, no to pokazuje, jakie to są drzwi obrotowe. Po prostu ludzie, którzy pracowali dla rządu, no i ich partia traci władzę, no to oni idą do firm prywatnych, do sektora prywatnego, no a później wracają z powrotem. I to właśnie był taki w przypadku tych trzech komunistycznych mord, no to oni właśnie tak robią. Nieustannie krążą, nieustannie się wymieniają. Rząd prywatny rząd. Jeleń, no to ona zaczęła dawać te wychodziła na te spotkania, na te swoje przemowy w lutym 2018 roku. To było rok po tym, jak przestała pracować dla rządu federalnego. Czyli według książki po prostu robią to, co jest napisane, no i idealnie wykorzystują cały system. Była również doradczynią dla grupy finansowej Magellan. I to jest australijski grupa inwestycyjna, no w zasadzie z pensją 125 tysięcy. No to niezła pensyjka, tak? No wiedzą jak się ustawić. Haines, no to ona była deputowaną doradczynią przy Obamie. Pod koniec jego drugiej kadencji w 2017 roku. No i w zasadzie w ciągu 6 miesięcy, nawet nie roku po tym, jak opuściła, pracowała już na Palantir. Ona się złączyła z Bidenem na ten zespół tego transition, czyli tej zmiany, no to starała się odsunąć w ogóle od tego całej tej firmy Palantir, no i tłumaczyła, że ona miała tylko funkcję dyrektorki od spraw różnorodności rasowej i włączania mniejszości etnicznych do biznesu. No tak, także to jest... Największy dochód z Haines, no to ona miała gdzie? No na uniwersytecie Columbia University, ona miała tam pensję 400 tysięcy dolarów rocznie, to jest ponad 1000 dolarów dziennie, nie włączając sobót i niedziel, no to gdzieś około 2000 dziennie, za to, że miała taki ośrodek badawczy, międzynarodowy ośrodek badawczy, no i troszeczkę uczyła na
w szkole prawnej. No tak, także pasożyty po prostu nieprawdopodobne. Millery, Kwaśniewskie, tak jak mówię, po prostu się ustawiają, jak tylko mogą. Blinken, który był sekretarzem, deputowanym sekretarzem stanu pod rządami Muhammada Obamy, no to on zrobił taką firmę West Exec Advisors, czyli West Exec, czyli West to jako zachód, doradcy. No i oni, i to jest zrobił to 8 miesięcy po tym, jak opuścił rząd, no i założył tą firmę nie tylko sam, ale z 3 innymi urzędnikami, którzy pracowali dla Obamy. Nazwa firmy, no to się nazywa, to jest taka malutka uliczka, która jest no w Waszyngtonie, jest West Wing, czyli pomiędzy tym zachodnie skrzydło Białego Domu, a jest budynek federalny imienia Eisenhowera. No i oni byli w zasadzie, pracowali dla najróżniejszych firm, które potrzebowały się nauczyć, czy być doradzone, jak nawigować, czy lawirować wśród państwowych, rządowych zawiłości. Oni jeszcze nie tylko to robili, a jeszcze przykumali się z firmą inwestycyjną, Venture Capital, która w zasadzie pożyczała pieniądze na spory procent kompaniom, które były zainteresowane najróżniejszymi kontraktami państwowymi. Tak, także ręka rękę myje. Biden po prostu bierze skorumpowanych, no nie tyle skorumpowanych, co nieczystych ludzi. Ministerstwa będą wypełnione amerykańskie nieczystymi ludźmi. Blinken, jego oświadczenie teraz w nowym roku, no to właśnie pokazywało, że i jego klientami byli Microsoft, Uber, AT&T, FedEx, LinkedIn, ten japoński bank SoftBank, firmy farmaceutyczne Gilead czy McKinsey, firma taka konsultacyjna. No także, że wszyscy, co potrzebowali lobowania, potrzebowali jakiejś doradzania od byłego urzędnika, czy urzędnika, który pracował dla Obamy, no to właśnie on im doradzał. No. Ten West Exec, no to napisali takie oświadczenie, że Blinken, jak już odszedł, no to nie będzie tam już żadnych interesów w tej firmie, no i że on pomagał z bardzo skomplikowanych i bardzo takich najróżniejszych sytuacjach finansowych i przemysłowych. On również był obrońcą. On był obrońcą dla Facebooka jako przedstawiciel WestEx. Kiedy wszystkie te firmy techniczne, te platformy internetowe, no to były w zasadzie oskarżane o to, że nie informowały, czy fałszywie informowały o tych 2016 całej kampanii. No i on tłumaczył, że to w zasadzie to nie są kompanie winne, że to nie jest Facebook winny tej misinformacji, tylko że to są Ruscy, i że Ruscy wykorzystali otwartość Facebooka, a nie samego Facebooka. No jest to jak zwykle naiwne, tak? To jest naiwne. Wszyscy rozumieją, co Google, co YouTube, co Facebook robi, czy zrobił. W 2016 im się nie udało, ale w 2020 im się idealnie udało. I nie tylko to im się udało, też ukradli kompletnie głosy. No, nikt nie chce zacząć liczyć tego. Jest nadzieja, że 6 stycznia coś Trump zrobi. Ten milion ludzi w Waszyngtonie też coś zrobi. Cały ten West
West Exec w 2018 roku, no, pomagał wszystkim tym technicznym kompaniom, nie tylko przez Blinkena, ale przez innych. W 2009 roku, no, Obama właśnie zabronił wszystkim, którzy brali udział w rządzeniu na 2 lata, jeżeli jakoś tak mogłoby to kolidować z ich obowiązkami rządowymi. No, czyli co? Czyli to jest, no, sitwa, jest koryto, jest oszukaństwo. Jeżeli głosowaliście na Bidena, no to właśnie głosowaliście na tego rodzaju sytuację. Na dzień dzisiejszy mam nadzieję, że rozumiecie, co to się działo z Hunterem Bidenem, z Bidenem samym w sobie. Teraz te trzy ministerstwa, można powiedzieć, też to jest wszystko szemrane. Nie jest dobrze, nie będzie dobrze. Wybory 2022 nadchodzą, no trzeba będzie jednak głosować, to trzeba będzie zmienić. 2024 wybory prezydenckie. Stanu wojennego nie będzie, tak jak mówię, już od jakiegoś czasu, no, ale jednak musimy wybierać. Demokracja się opiera na tym, żeby wybierać, pogodzić się jakoś z wynikami. Trzeba sprawdzić wyniki oczywiście, no ale trzeba głosować. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, a uszczerzenie dla socjalistów. Jeżeli głosowaliście na Bidena, głosowaliście właśnie na takich ludzi, których on wybiera, będzie płacić zgrzytanie zębów, zastanówcie się, co robicie, zastanówcie się, co będziecie robić. No jednak przyszłość Ameryki zależy od dobrych wyborów. Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.